Ja odpauzuję, zdejmę time controla, schowam menu i klikniemy sobie, żeby wszystko się działo. Także dzieje się, uwaga, druga gra między górnikami a tytanami. No i co, póki co spokojnie. Tytani zgrupowani bardziej obok swojego Blue Buffa. Jest tu muzyczka. Czogad zapoda- DJ Czogad zapodaje muzyczkę. Remiksy. No niestety, skończyło się granie. Wracamy do poważnych spraw w takim wypadku. Miniony już wystartowały, także za chwilę golemy również się pojawią. No i rozpoczniemy starcie Tytani kontra Górnicy. 1-0 prowadzą Tytani. Tytani teraz jako drużyna czerwona w składzie Czogad, Kha'Zix, Xerath, Lucian i oczywiście Leona. Górnicy na to spotkanie bardzo mocne CC Teamcom. A w postaci właśnie Gnara, w postaci Zaka, Malzahara, Varusa i Alistara. No ciekawie się zapowiada, tak jak mówię, ja teoretycznie jestem tutaj, jeżeli chodzi o team kompy, za górnikami, muszę przyznać, bo ten team komp naprawdę bardzo mi się podoba. Jest bardzo nastawiony na brak możliwości ucieczki z jakiejkolwiek sytuacji, jeżeli złapiecie przynajmniej dwóch przeciwników, którzy posiadają crowd control. No zobaczymy, jak sobie Tytani z tym poradzą. Na razie drobne obijanie się. Jest oczywiście Leona, która rzuca mieczem, ale nie trafia. Drugi level zdobyty nieco szybciej przez Tytanów i dlatego to oni postanowili zaatakować jako pierwsi. Będzie podejście. Styx troszeczkę poobijany. No i tutaj widzimy, jest wejście na Bru, bardzo zła sytuacja dla niego, chociaż teraz będzie jeszcze wejście. No i zobaczmy, bo pasywka zostaje tutaj rozbity, tenże Zak, no ale w międzyczasie Adidas również prawie, ale to naprawdę prawie przypłacił to życiem. Chociaż jeszcze może to zrobić. Pięknie, Bonak, jak ty to wymyśliłeś, powiem szczerze, że no... Nie spodziewałem się, że po pierwsze Malzahar zostanie przy wieży z tak małą ilością życia, wiedząc, że ma naprzeciwko siebie Kha'Zixa. I tutaj Bonak wykazał się, że tak powiem, no bardzo dobrą znajomością tematu. I teraz zobaczmy, bo zostaje odepchnięty w tym momencie Kidawa i bardzo sporo obrażeń tutaj dostrzymuje również i Kublot. I Kublot zginie jako pierwszy na dole. Styx prawie tam dogonił Kidawę, ale nic więcej się z tego nie dało zrobić. No bardzo nie, też dziwna sytuacja. Bardzo dziwna sytuacja i no trzeba poczekać na dalszy jej rozwój, także zobaczymy. No Leona Alistar to jest jednak dość ciekawa kompozycja z tego względu, że zarówno Leona może być kontrą do Alistara, jak i Alistar kontrą na Leona. Leona w momencie, kiedy przyciąga się mieczem, trafiając mieczem, Alistar zawsze może ją zheadbatować i odepchnąć, także ona wtedy starczy, nic nie trafi. Natomiast tak jak w tym przypadku mieliśmy przed chwilą na dole, może po prostu zrobić headbutt, pulverize, zostawiając Alistara zostawiając Leonę pod wieżą. Także no to jest dosyć no nieciekawa sytuacja w tym momencie dla Leony, ale tak jak mówię, no które pierwsze z nich zaatakuje, to ten drugi support ma narzędzie do tego, żeby takie zapędy skontrować. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz niszczona wizja
przez drużynę czerwoną, czyli oczywiście przez Tytanów. Tutaj była kulka rzucona, żeby tego Warda zniszczyć, ale nie udało się to zrobić. Więc Ward zostaje w tym momencie zniszczony. Tutaj już widzimy, że kolejne arrowy fruwają na tej dolnej alejce. Kha'Zix próbuje oczywiście zniszczyć Warda. Tam jeszcze Swagger trafia. No i znowu Zak, znowu ten Zak, on znowu zginie. Niestety kolejny frag w tym momencie dla Kha'Zixa. To nie jest dobra informacja dla górników, ponieważ ten Kha'Zix, mając taki bonus od samego początku jako dżungler, będzie naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczny. Czyż teraz jest wejście Chupiego? Chupi dobrze ominął tego Raptora. No i teraz chyba wejście będzie na dół, aczkolwiek no właśnie, tam jest Ward, na którym było widać dżunglera drużyny Tytanów. No i on zniszczył co prawda tylko wizję, ale nie chciał się rzucić do ataku, nie chciał zdajwować przeciwnika. Także póki co 3-1 w tym momencie dla Tytanów. Jeden frag dla Xerata i dwa dla Kha'Zixa. No mówię, no Kha'Zix, jeżeli on będzie nadal aktywnie brał udział w tej rozgrywce, nie będzie się chował po lesie, to myślę, że ma szansę tutaj nieźle się sfidować. No i będzie wtedy naprawdę bardzo groźne. No wiadomo, że mimo wszystko ten crowd control, który posiadają górnicy, to będzie duża przeszkoda, żeby dostać się czy to do Malzahara, czy ewentualnie do Varusa, ale przy takim Kha'Zixie może być całkiem ciekawie. Widzimy, że Nabru, on tutaj stoi, czeka na dogodną okazję, na to, żeby przepchnęli jego koledzy z drużyny troszeczkę linię, by można było przeatakować. Uwaga, tam chyba będzie atak, jest skok na Kidawę, jest tutaj po raz kolejny headbutt Pulverize, jeszcze przyciągnięcie, ale Kidawa ratuje się flashem. No i nic z tej sytuacji mimo wszystko nie wyszło. Co prawda flash zmarnowany, ale właśnie wychodzi tutaj Kha'Zix i po raz kolejny również na spółkę z Xeratem obijają drużynę przeciwną. No, tam jeszcze był Arrow, ale to było stanowczo za mało. I 0-3 już właściwie w tym momencie posiada Zak. Także nie dość, że jest do tyłu, bardzo, ale to jest bardzo do tyłu, jeżeli chodzi o dżunglę, no to jego ganki nie są do końca udane, a często widzimy, że zdarza się, że niestety nie przeżywa starcia z przeciwnikiem. Chociaż teraz po raz kolejny jest wejście, jest suppress, ale widzimy, że był przygotowany Swagger na tą ewentualność. Próbował się tym Nether Graspem ratować Adidas, ale nie było tak naprawdę tutaj czego ratować, bo już był po zużytym flashu. I tak czy to Kha'Zix, czy Xerath by go dosięgnęli, a tak to mimo wszystko no ten ult został tutaj zagrany. 3-0-2, 2-0-3, świetnie póki co współgrają ze sobą. No i teraz zobaczmy, bo tutaj 2-3-1 tak naprawdę. No nie udało się przyciągnąć, ale chyba... No niesamowite, jeszcze żyje. Jeszcze przeżył Bonak. Bonak, on nadal żyje, on nadal jeszcze ucieka. No niesamowicie to Bonak rozgrywa tym razem. Obijana ta górna wieża przez Kylo Rena. Chupi próbuje odpuszować. Jest kolejne trafienie. To prawda tym razem przez Adidaxa. 5-1 póki co. 5-1 w niespełna 10 minut. Chup nie może wrócić do bazy. Bardzo dobrze robi to Kylo Ren, nie pozwalając cofać się swojemu przeciwnikowi. Mam mało życia. Chciałby się tutaj cofnąć, wyleczyć. Niestety to nie daje rady. Do tego wszystkiego widzimy, że był jeszcze kombosik w stylu, przepraszam, Rapture, Feral Scream. No tu przewaga Cho'Gatha widzimy, że rośnie z minuty na minutę tak naprawdę. Macie ewentualnie już nawet troszeczkę więcej. Kolejny strzał. No i dobra, headbutt pulverize. I jeszcze za chwilę coś będzie, bo zaraz będzie kolejny stun. No i zobaczmy, czy to jest ten stun. Jest chain of corruption, ale niestety nietrafione. I odchodzą
żywi zawodnicy drużyny Tytanów. No ale właśnie to jest to wejście jeszcze od Xerata. No i zobaczmy, będzie strzelane. Jeden, drugi, trzeci. No i widzimy, że na spokojnie uporali się Tytani z tą dolną alejką graczy Górników. No niestety Górnicy nie mają łatwego życia, zwłaszcza tutaj na dole. 5-0-2 w tym momencie ma Xerat. On jest już potworem, on już tutaj będzie naprawdę bolesny. Co prawda jeszcze Kidawa został tam zabrany, ale to wejście znowu od Swagera na spółkę z Bonakiem. Kończy po raz trzeci w tym momencie żywot Malzahara i mamy 6-0-2 Xerata. No taki Xerat. Ja tu się obawiałem Kazia, który mógłby się bardzo mocno nafidować i wtedy przy każdym zabójstwie, przy każdym tutaj nawet asyście, no byłby nie do zatrzymania, aczkolwiek tutaj widzimy, że to Xerat jest tym wodzem, tym głównodowodzącym tak naprawdę. No i zobaczmy, co on tutaj ciekawego zakupi przy 6-0-2. No i myślę, że jestem troszeczkę zaskoczony. Ja mimo wszystko chyba troszeczkę inaczej bym tutaj to rozegrał. Tam naprawdę było bardzo dużo golda. No ale zobaczymy. Sprawdźmy w takim wypadku tego golda naszego nieszczęsnego. A skoro już naumiałem się go sprawdzać. Także dziękuję tutaj komuś z czatu, kto poinstruował mnie, że jednak ten gold tutaj działa. Oj, w międzyczasie jest Nether Grasp, ale to widzimy, że nawet połowy życia nie zabrało. No ale wracając do tego golda, bardzo fajny bug mamy tutaj na dole, bo jest tam ileś tam milionów tego golda u Leony. No ale to nie jest akurat nieważne. Kylo Ren na górze z Chupim troszeczkę się powymieniali obrażeniami, ale nie wiem, czy Kylo nie będzie chciał go zjeść, bo to jednak Fist co prawda jest jeszcze nieaktywny, ale myślę, że może szykować pod Fista. Och, ten Solar Flare, Chain of Corruption, ale to nic nie pomogło. W międzyczasie jest impreza również na środku. Po raz kolejny Adidas znika nam z ekranu. Tankuje cały czas. Tutaj wieże Kidawa, no i widzimy, że dosłownie zamiatani są pod dywan zawodnicy drużyny Górników. No szkoda, bo się robi nam kolejny bardzo, ale to bardzo jednostronny pojedynek. Chyba chłopaki wzięli sobie do serca tą poprzednią grę, która również nie trwała zbyt długo. No i teraz próbują zrobić to samo. Zobaczmy, Chupi. On ma jeszcze szansę. Teraz był jeszcze co prawda Fist, no nie udało się, nie wyliczył obrażeń Chupi i został zjedzony. Tak jak mówiłem, było przygotowanie Chupiego pod Fista. No i Chupi został zjedzony. No ale i teraz widzimy, że to chyba jest tak naprawdę już koniec, bo zupełnie nie przemyśleli tutaj tej akcji gracze drużyny Górników. To jeszcze co prawda był flash. No i przede wszystkim Kidawa nie trafił tym mieczem, żeby się przyciągnąć. No i tak to właśnie wygląda. 14-1, ogromna przewaga. Kolejny mecz, w którym jedna z drużyn po prostu dominuje. To po prostu robi, co jej się żywnie podoba. 27 418 500, no ogromna przewaga w złocie już na ten czas. 8-0-2 w tym momencie jest Xera, 3-0-6 Kaziu. No i reszta tam oczywiście troszeczkę tych fragów czy asyst nazdobywała. No ale ten Xerat, on tutaj myślę, że pociągnie tą grę, że jednak zwycięstwo spocznie na jego barkach, bo on będzie zadawał najwięcej chyba obrażeń, no może poza Kha'Zixem, aczkolwiek no, albo na spółkę z Kha'Zixem będą tyle zadawać. Także no tutaj nie wiem, czy Górnicy będą w stanie jeszcze coś działać. Wieża została zniszczona na środku. No i zobaczmy, jest wejście. No i teraz Nethergrasp, idą tam również te Voidlingi. Wypchnięcie do tyłu, no nie wiem, czy to był dobry pomysł, aczkolwiek jest shutdown. No i mamy Kazia, który będzie chciał zapolować na Adidaxa jeszcze. Bonak coś próbuje, jest niewidzialność. Bonak, on cały czas próbuje, on ma naprawdę sporo obrażenia. Wciągnął tutaj Bonaka między trzech, ale wiemy, że mimo wszystko wymiana 1-1. No i tutaj na dole nie było zupełnie szans
dla tegoż biednego Verusa, no i on musiał uznać wyższość Cho'Gatha, a w międzyczasie górna wieża zostaje zniszczona przez duo z botlane'u. No i 16-3, 15 minut minęło, no robi się nieprzyjemnie w tym momencie dla górników. Tytani robią co chcą tak naprawdę. Buffy zabrany był pewnie też i Gromp. Wardy tutaj Kidawa stawia, ale właśnie, no nie był jeszcze w tym krzaku, w którym stoi ten ping. Zobaczmy, jest stun, jest slow, nie było drugiego stuna i nietrafione Q. Także mimo wszystko Maciuś dobrze dodżuje. I bum, kolejny dodge. Także mimo wszystko Xerath póki co, no nie trafia większością skilli. No ale Tytani się póki co tym zupełnie nie martwią, nie przejmują. Tutaj widzimy, że również... nie! Tak się nie da z tym Kha'Zixem, tak się nie da. Jedzie ten Kha'Zix, zobaczcie, jakie są już obrażenia zadawane. Zak znowu się rozpada. No co prawda tym razem nie miał pasywki, więc po prostu zniknął nam z ekranu. No i być może Rift Herald, ewentualnie push. No już nie wiem szczerze, co tutaj panowie z drużyny Tytanów będą w stanie wymyśleć, bo mogą zrobić tak naprawdę wszystko już teraz. Pytanie tylko, co będą chcieli zrobić, czy teraz może być wejście na tego Varusa. Uwaga, 2-3 strzały, no i Varus musiał się ratować flashem. Jest Nethergrass zagrany, Kidawa oczywiście spróbuje przerwać ultimate'a, no i tak też się dzieje. No i czekamy, co dalej, bo cały czas drużyna Tytanów w natarciu. Gdzieś tutaj Arrow pofrunął. No ale tak, dolna linia i górna są puszowane jednocześnie. Do tego środek za chwilę, no jest wejście na Varusa. Oj, nie udało się, no i chyba przypłaci to życie mimo wszystko swoim tenże Bosnak. No ale teraz do tego wszystkiego dochodzi Kidawa, ale on chyba również nie przeżyje tego starcia. Tam są za duże obrażenia już w tym momencie. No i teraz walka, uwaga, czy Xerath, czy Meganar chyba to zrobi. Do tego również chyba, oj, mało brakowało. Nie udało się cofnąć, nie udało się trafić. Swagger, czy on to zrobi? Swagger to zrobił, wytrzymał tą presję i udało się zabić Meganara. No powiem szczerze, że Czupi również chyba był tak samo w szoku jak ja w momencie, gdy nie udało się tego wszystko zrobić. Oj, Kylo Ren, on wiedział, kto jest jego celem, wiedział, kogo ma zabić jako pierwszego. Kolejny Rapture, za chwilę będzie jeszcze Feral Scream, co prawda zostaje unieruchomiony, ale no... Niestety już chyba nie są w stanie nic poradzić na tego jakże wściekłego już Cho'Gatha gracze drużyny górników. Będzie za chwilę brany również i Rift Herald, bo za minutę 30 będzie tutaj stał Baron Nashor. Zmierzają już po tego Rift Heralda gracze Tytanów. Pytanie, dla kogo ten Herald? Herald oczywiście dla junglera. No i co dalej, bo tutaj bardzo wysunięci gracze górników. O, i to właśnie to są te obrażenia, o których wspomniałem wcześniej. Także cała linia praktycznie krypów na jednego skilla, że tak powiem. No i teraz jedno uderzenie. Jest Solarfell, drugie, trzecie, czwarte. No, gdyby to trzecie uderzenie trafiło, Styx na pewno pożegnałby się z życiem już teraz. To Q, zasięg tego Q. Swagger pokazuje moc Xerath'a. No nie ma tutaj, nie ma tutaj co ukrywać. Xerath tak bardzo najedzony, 10-1. No to jednak te skille już zaczynają boleć. Zobaczmy, bo Kidawa podąża, próbuje coś tutaj zdziałać, ale dostaje sporo obrażeń. Zak wchodzi do środka, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, wchodzi w to również jeszcze i Alistar. No i zobaczmy, może jeden z ostatnich fightów, takich bardziej poważnych, bo tutaj chyba wyczyszczeni zostaną w tym momencie gracze drużyny niebieskiej. Zak nam się rozpada, no i najprawdopodobniej jedynie tylko Varus przy życiu zostanie. Ajajaj, się porobiło.
tak jak myślałem, jedna z ostatnich walk chyba tak naprawdę. Varus jeszcze próbuje. Myślę, że kolejna walka mogłaby przypieczętować już tutaj wygraną dla Tytanów, aczkolwiek... No chciałbym zobaczyć, czy górnicy jeszcze będą w stanie cokolwiek tutaj zdziałać, bo na razie niestety na to się nie zapowiada. Oj, Chain of Corruption, nietrafiony zupełnie. No była okazja, no ale niestety. Spore, spore obrażenia. Już w tym momencie od Purple Swaggera. No teraz zobaczmy, czy Kylo Ren, 1-2. Odstraszają go tylko zawodnicy górników. Ale już tutaj jest Kublot, no, ale mimo wszystko obstawa wróciła. Jest Adidax, jest oczywiście Maciuś. Nabru. Coś tutaj się będzie ciekawego działo, na pewno za momencik. Coś się święci. Boją się czego ta zawodnicy różnym przeciwnej. Zak, on chyba rozpocznie. No i dobra, zobaczmy, jest Meganar. Czupi z Nabru kontra Kylo Ren. Ale chyba tutaj nic więcej się nie wydarzy, bo właśnie ten Meganar już się skończył. No i teraz do ofensywy mogą przejść gracze drużyny Tytanów. Także oni puszują topa, przygrywa Cho'Gath tutaj na tym swoim radiu. No i zobaczmy, czy coś więcej się tutaj wydarzy. Spore tam obrażenia są zadawane. O, i mało brakowało, żeby ten Nether Grass poleciał w stronę tegoż Kha'Zix'a. To jakieś tam obrażenia są zadawane, ale zobaczmy. Jest fokus na Styx'a. No i w międzyczasie wieża ulega zniszczeniu. No i do tego wszystkiego dochodzi jeszcze Kaling Strike. Zobaczmy, był tam jeszcze Solar Flare zagrany. No i teraz bardzo mało życia ma w tym momencie Nabru. Umiera już Alistar. No, do tego wszystkiego Czupi również bardzo mało życia. Nie wiadomo, czy za chwilę nie umrze z pasywki, ale no, na całe szczęście dla niego tak się nie stało. Chociaż teraz jeszcze kuszucony przez Swaggera. No i właśnie to, co powinno mieć miejsce, czyli przyzwanie Rift Heralda, który na pewno pomoże. No i tutaj już Lucian agresywnie, do tego jeszcze widzimy, że jest Nether Grasp, ale musiał zostać silencowany tenże Mal'Dahar, że dopiero teraz Lucian ginie. No i właśnie do tego jeszcze dochodzi kolejny kill na Zaku. Meganar, on próbuje, ale wieża jest zniszczona i on również ulega destrukcji. No i zostaje biedny, osamotniony Alistar, który najprawdopodobniej nie przeżyje starcia z tyloma przeciwnikami. Do tego wszystkiego również Rift Herald zaopiekował się inhibitorem. No i panowie z drużyny Tytanów pędzą po zwycięstwo. Kha'Zix nie pomaga, Rift Herald za chwilę oczywiście się tutaj skończy, weźmie rozbieg. Dużych obrażeń nie zadał. Strzela Swagger. Bardzo duże obrażenia są zadawane, no ale zobaczmy, czy panowie z drużyny Tytanów nie przypłacą życiem aż tak długiego postoju w bazie przeciwnika. No, jest tam jeszcze Nether Grass zagrany, ale widzieliśmy, że zostaje automatycznie wyłączony tenże Mal'Dahar z tego Nether Graspa. No, ale tak jak myślałem, chłopaki z drużyny Tytanów troszeczkę za długo stali, no i przypłacą to życiem, nie ma tutaj dwóch zdań. Także, no, mimo tego, że udało się zniszczyć inhibitor, udało się zniszczyć wieżę Nexusową, to no, teraz muszą poczekać, aż wstaną z powrotem na Summoner's Rift. A w międzyczasie przeciwnicy trafiają na Kha'Zix'a i to jest bardzo duży problem dla Bonaka. Ale czy uda się Bonakowi uciec? Bonak jeszcze się przyspiesza. No i co? Będzie brany Baron. Bonak ma Pink Warda. Trzeba tego Pink Warda zniszczyć, bo inaczej Bonak będzie wiedział, kiedy tutaj wkroczyć po tego Barona. Tam już czai się od drugiej strony jeszcze Lucian. Jeszcze tutaj drobne obrażenia są zadawane, ale na razie nie mogą sobie poradzić górnicy z tym Baronem. Podchodzi Lucian, Kaling Strike. Jedna osoba już nie żyje. Jeszcze wchodzi w to wszystko Kha'Zix. Za chwilę wstanie z Guardian Angela i to będzie nieprzyjemne w tym momencie dla Zaka. Zak, chociaż mimo wszystko Zak zabija, ale Lucian na spółkę z Xeratem czyszczą Baron Pita i okolice Baron Pita. No i oczywiście ten Baron powędruje dla nich, ale mimo wszystko Baron nie oddał buffa za darmo. Także mamy zabitego w międzyczasie jeszcze Luciana.
Jest Rapture trafiony, no i teraz pytanie, czy się uda? Jeden autoatak, jeszcze jeden autoatak i Fist, i jeszcze jeden autoatak i... Nie udało się zabić. Bardzo mało brakowało, aczkolwiek no widzimy, że Kylo Ren jest już tutaj nie do zabicia. Ach, double kill w sumie to był. Te drobne wombo combo się zrobiło. No i ostatnia chyba walka tak naprawdę na Summoner's Rift'cie dzisiejszego wieczoru. Zobaczmy, shutdown na Xeracie. Bardzo duże obrażenia zadawane przez Varusa mimo wszystko, aczkolwiek cały czas walczą gracze drużyny Górników, ale cały czas przychodzą super miniony, jeszcze zbuffowane Baron Buffem, tam Leona próbuje na spółkę z tym Cho'Gathem, pozbyli się w tym momencie już tego Varusa, za chwilę chyba również i zniknie nam tutaj Nabru, ale widzimy, że miniony są nieubłagane i to super miniony kończą to spotkanie, także mamy zwycięstwo po stronie Tytanów.